Cześć i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Michelle i teraz właśnie będzie horoskop dla Was. Duży horoskop na nowy rok 2021. To ja właśnie tutaj jestem w nocy tutaj z Wami. Mamy tutaj taką małą, fajną zabawkę. To tutaj mamy planety i zodiaki. To ja to znalazłam gdzieś i musiałam to kupić. No właśnie. To teraz właśnie my tutaj jesteśmy na balkoniku. Ja tutaj będę teraz robiła na grupie ludzi, które się czują tutaj pociągane do mojego horoskopu. W komentarzach widzicie właśnie, kiedy się coś zaczyna. To tam będę czas napisać, kiedy będzie właśnie horoskop i kiedy będą dalsze informacje. To właśnie jest tutaj dla tej grupy najpierw horoskop i potem jeszcze będzie na końcu muzyka. To znaczy ja też śpiewam i też robię sztukę i muzykę. No i właśnie Wam też tutaj śpiewam Hallelujah od Leonard Cohen. No i właśnie możecie to też słuchać. I będzie w komentarzach właśnie. No i tutaj można zmienić sobie bardzo ładnie. I w komentarzach będziecie wiedzieć, kiedy się coś zaczyna. No właśnie, dziękuję bardzo za oglądanie, już Wam powiem. Też bardzo dziękuję za subskrypcję, jak się dzielisz moimi filmikami, bardzo się też cieszę. I właśnie abonować albo subskrybować jest bezpłatne i zawsze dostaniesz najnowsze informacje nad nowymi filmami. No i teraz właśnie będziemy zaczynać z horoskopem. Dziękuję Wam i pa pa. I teraz się zaczyna na Twój znak, Wasza Michelle. Znaki wodne, rak, ryba i skorpion. Jak ty jesteś jeden z tych znaków, albo w ascendencie, albo w księżycu, albo gdzieś, albo po prostu masz dużo wody w twoim horoskopie, no to to może właśnie bardzo rezonować, ale też możecie właśnie te inne filmiki na inne znaki też oglądać, jak macie więcej ich w waszym horoskopie, tak? Teraz ja właśnie zaczynam z wiadomość, które ja będę channelować. To ja teraz zamykam oczy i będziemy widzieć słoneczko, słońce, słońce. Bardzo ładnie. Słońce jest właśnie, że my nadzieję mamy, że my też widzimy wszystko tak, jak jest. To jest bardzo dobre. To znaczy, no często właśnie znaki wodne też lubią fantazować trochę, tak? To nie każdy, no też zależy ile innych planetów albo coś tam aspektów masz w horoskopie, ale my też lubimy sobie pomarzyć, wierzyć w jakieś, no bardzo tak, to właśnie bardzo dużo Neptun i tak dalej, energii. No ale teraz te słońce właśnie, które ja widzę medialnie, to jest, to nam daje też możliwość naprawdę oglądać świat taki, jaki jest. I też widzieć właśnie te optymistyczne, te pozytywne strony, tak? Jak jesteście depresyjni w jakiś sposób, to znaczy, no, dużo ludzi tutaj właśnie oglądają, tak? To też ja się staram to tak dopasować do każdego, ale dalej to jest tylko ogólny taki orakel. Też horoskopy są ogólne oczywiście. To jest coś innego, jak my robimy osobiste czytanie dla Ciebie i też na bazie dat na przykład, ale tak ogólnie powiąc, jak parę z Was tutaj oglądają i może no, są trochę depresyjne w jakiś sposób, no to też to minie, minie to w tym roku. Będzie humor lepszy, tak? Ja na Niemcy, na właśnie, albo wiecie co, ja tam po niemiecku też robiłam korona orakel na nowy rok. I lepiej to wygląda. Jest to po niemiecku, ok, ale wiecie co, to ja robię tyle tych filmików. Jejku. to ja tak po niemiecku zrobiłam to, ale korona to jest wszędzie, nie? I mogę Wam teraz też powiedzieć, że wszystko będzie lepiej. Też jest to właśnie numerologiczny rok, właśnie numer 5 i już 4 nie. Ale w tym filmiku też będzie właśnie o numerologii i też Wam opowiadam właśnie o koronie, co tam widziałam, ok? Tak pokrótko. Ale teraz właśnie będziemy tutaj dalej iść do kart i astrologię też będę robiła.
Ale najpierw z kartami będziemy pracować. To tutaj mamy właśnie te pierwsze 2 miesiące. Jest to styczeń i luty tutaj. Styczeń i luty kasa bardzo dobrze wygląda. Dobry kontakt z dziećmi tutaj. Może też uczysz dzieci albo co, albo masz dzieci. Coś takiego tutaj bardzo dobrze wygląda. Będą też pieniądze na dzieci, jak tam pytacie, czy tam ktoś płaci albo coś takiego. Tutaj dużo optymizmu jest. Tutaj będzie tak, że ty będziesz mieć dużo, dużo energii. Wy będziecie też wyglądać młodsze niż jesteście tam w jakiś sposób, tak? Bardzo, bardzo dużo witalności. Taką wielką miłość tutaj jakoś tam nie widzę, ale jak tam masz jakiś flirt albo kogoś tam poznałeś, poznałaś, to tutaj może być dużo namiętności. Czy to jest na zawsze albo nie, to nie wiemy. Ale tendencje są tutaj bardzo fajne. Proszę tutaj pieniądze zarabiać, tak? Pieniądze zarabiać tutaj jest bardzo dobra szansa. I właśnie teraz idziemy do. Tutaj jest marzec i kwiecień. Tutaj finansowe aspekty tak zbyt nie leżą. Ja bym tutaj tą kasę robiła i by oszczędzała. Nie? No bo tutaj to może być, że może być coś z koroną, albo kto to wie, tak? Lockdowny jakieś zawsze mogą być, to ja bym tutaj właśnie. Tutaj właśnie sobie wygląda tutaj mi trochę jako lockdown, muszę powiedzieć, tak? To ja bym tutaj uważała, tutaj jest dużo namiętności, też dużo akcji, ale tak w małemu, tak? To tutaj też jest dużo medytacji, albo właśnie lockdown jakiś, no bo też cztery mieczy. Jest to dobry czas, aha, i tak niedużo myśleć. Róbcie tak, że tutaj będzie kasa stabilna, żeby to też nie było taki szok. Ja? Może też być, że wy też musicie uważać, że ten człowiek tutaj też jest ufny. Czy to by była jakaś afera albo miłość, tak? No bo też może być, że tutaj też będziesz się dowiedzieć, że to nie jest taka ufna rzecz z nimi. Ale jak wy wiecie, że to jest tak na początku i nie każdy jest taki jak. Może czasami też mówić, jaki jest, no to też możecie mieć bardzo fajny czas i oczekiwania nie mieć, no bo miłość tylko tak przyjdzie bardzo często, jak nie będziemy mieć oczekiwań wielkich. To znaczy, to jest moje doświadczenie. Też może być inaczej, oczywiście, ale tutaj wygląda mi tak, że tutaj będzie tak więcej czas dla siebie też, a nie dużo możliwości dużo zrobić. Okej? Okay? I nie gniewać się, nie martwić, lepiej się stabilizować, w jakiś sposób wymyśleć jakieś ekstra pieniądze, by było lepsza droga. Okay? Dobra, i teraz idziemy do. Tutaj jest czerwiec i maj. Czerwiec i maj. Może być, że ty musisz wyjechać na jakieś pieniądze, na pracę, albo wyjechać do jakiegoś nowego kraju, żeby tam mieszkać. To też może być coś takiego. Albo musisz od kogoś odejść. Jest to smutno. Może tak być, że emocjonalnie ty tak za bardzo się nie będziesz dobrze czuć przez tą rzecz. To ja tutaj, ale też widać, że umiesz naprawdę. Że dużo, dużo siły będziesz mieć i co jakoś będzie dla ciebie, ty to będziesz, ty masz dużo siły, dosyć siły, żeby być wolna z tego albo wolny. Może też być, że w jakiś sposób nie jesteście wolni tutaj, może być finansowo, może być, że musicie coś sprzedać, czego naprawdę kochacie albo co. No jest to właśnie, mogą to też być sądowe rzeczy. Co ty masz zrobić tak konkretnie? Tak, właśnie sympatyzować z światem. Może to być wyjazd. Wyjazd gdzieś, tak? Bardzo to mi tutaj ogląda. Zamykać te serce, ja? Jakby to była jakaś sympatia, to tutaj nie otwierać zaraz te serce, tylko naprawdę oglądać, kto to jest. I stabilizować się, też w miłości się stabilizować, mieć standardy i powiedzieć, no właśnie, to ja tutaj z tobą tak. No, normalnie ciebie tam jeszcze nie znam, no co ty mi dasz tak naprawdę? No bo inaczej też nie będę płakała potem, tak? No właśnie trochę w taki sens. Stabilizacja też bardzo, bardzo finansowo. Może to być praca w innym kraju, bardzo. Albo w innej miejscowości. Okej? Okay? Jak wy będziecie się czuć?
Tutaj będziesz się bogata czuć. To znaczy, tutaj finansy nie widać, ale tutaj będziesz się bogata czuć. Albo bogaty, tak? Tak, i tutaj też wy będziecie mieć nadzieję. Tutaj te słoneczko zawsze, tutaj jakoś bardzo wygląda słoneczko, no bo słoneczko to był ten channeled message, tak? To tutaj optymizm jest. Tak? A na te pierwsze miesiące tutaj jest może, wy też walczycie tak o swoje. Też to może być zazdrość dla pary, ale nie dla każdego. No ale optymizm tutaj naprawdę dobry jest. Dobrze. A co lipiec i sierpień mamy tutaj? Lipiec i sierpień w tym roku 2021 to my tutaj mamy dużo, dużo forsy. Dużo forsy i też naprawdę możliwość coś komuś dać, ale też dostać właśnie pieniądze. Tutaj możesz wygoić rany, czy to jest emocjonalne, albo w jakiś sposób. Tutaj jest tendencja nie widzieć, co naprawdę się dzieje. Taki za dużo iluzji. Wy macie tutaj być realni, naprawdę oglądać wszystko bardzo, bardzo. Może być, że wy myślicie, że z finansami zawsze będzie tak okej i zawsze są okej, ale ja tutaj widzę, że wy też musicie tutaj to realnie o pieniędzy tutaj gospodarować, tylko bo teraz właśnie płyną pieniądze, nie muszą płynąć cały rok. To tutaj naprawdę lepiej, najlepiej gospodarować. Może też być, że wy tak nie macie pojęcia, ile wy naprawdę udajecie i ile nie, tak? No taka lista zrobić albo takie analizy zrobić, to by cię naprawdę przydało. Albo też, co jest warto coś. Co jest czegoś naprawdę warto? To wy tutaj też jesteście tacy, tutaj są takie iluzje, ale co też może być bardzo Neptun, no bo Neptun też jest właśnie w tym roku aktywny, że tutaj normalnie trzeba na to oglądać, tak? Właśnie nie udawać więcej niż masz. To też to musi być zrobione w jakiś sposób, tak? Też może być, że, no bo tutaj też wygoić i balans. Że ty też płacisz na jakieś doktory albo na jakieś ludzie, którzy ci mają pomóc za dużo pieniędzy. Tutaj trzeba więcej realny być. Miłość tutaj tyle nie widzę, ale mogą być też fajne randki, to tutaj na pewno z tymi pentaklami. Szansa na miłość, no tutaj więcej tak flirt i seksualność, takie rzeczy, tak? Więcej takie flirtowe rzeczy, to tyle tam relacji tutaj nie widzę. Ale no można właśnie, jak tak naprawdę szukasz i chcesz mieć relacje, czy to było. No nie, tutaj są jeszcze tematy wewnętrzne, które muszą być oglądane. Jak wy naprawdę taką najlepszą wersję z siebie tam robicie, albo coś takiego. Tak, tutaj jest szansa, żeby mieć prawdziwą miłość, ale trzeba się trochę zmienić. Trzeba najlepszą wersję z siebie zrobić. Też naprawdę oglądać, gdzie są jeszcze moje rany, co ja, na czym mam jeszcze tam sobie popracować. To jest ważne, tak? Jak tego chcecie? Inaczej, tak jak ja mówię. Okej. A co tutaj mamy? Wrzesień i październik. Wrzesień i październik. Tak, i to jest ten problem, bo wy tutaj właśnie finanse nie oglądacie prawidłowo i tutaj może być szok, że wy stracicie pieniądze. Ale trzeba tutaj też oglądać lepiej, jak wy tutaj lepiej oglądacie, co będzie z finansami. No będzie wszystko okej. Ale tutaj naprawdę kolorowe, nie, jak to, różowe okulary są naprawdę problem, tak? To jak może też być, że my to wcale nie widzimy, że mamy różowe okulary na nosie. Ale tutaj może być szok przez to. Jak nie, jak my tutaj naprawdę sprawdzamy, no to będzie dobrze, to będziemy się cieszyć, a tutaj może być problem, tak? I tak wasze finanse są stabilne w jakiś sposób, ale też by mogły być jeszcze więcej stabilne, tak? Okej. Tutaj też mogą być karmiczne rzeczy, to jest karmiczna rzecz tutaj właśnie z tymi pieniądzami dla pary z was. Ale trzeba tutaj lepiej gospodarować i liczyć i będzie wszystko okej, tak? To jest to, co ja naprawdę widzę. Z miłością to tak trochę nudno, ale też może być stabilnie. Może tutaj będzie tak, będą właśnie relacje,
Tak mniej więcej stabilnie, ale tutaj tak szczerze mówiąc widzę więcej takich finansowych tematów, tak. Ale tutaj też będą, jak wy macie ludzi w waszym życiu, partnery albo kolegi, albo coś takiego, to tutaj to też jest bardzo ufne i też bardzo stabilne. To jest to, co ja widzę. Nie dawać komuś pieniędzy, którego nie znasz. To też no, trzeba o tym myśleć w tym roku, ja? Okej, teraz mamy jest jeszcze listopad i grudzień. To wy tutaj będziecie mieć więcej, dużo, dużo wiedzy. Ty będziesz mieć takie uczucie, że wszystko możesz osiągnąć. Wielka wartość ciebie. Tutaj jest taka faza, gdzie ty tak więcej z sobą tutaj masz do czynienia, ale w pozytywie. Będziecie tutaj mieć doświadczenie o siebie, ale też właśnie o granicach, ale też, że naprawdę dużo jest możliwe i wy będziecie widzieć, że wy umiecie manifestować swoje życie, że wy możecie, macie naprawdę tyle siły, że naprawdę dużo, dużo osiągnąć sami. A to jest naprawdę bardzo piękne. Wy też jesteście bardzo inteligentni tutaj, no generalnie na pewno też, tak, ale tak tutaj to jakoś to wy macie naprawdę dużo wiedzy tutaj, możliwość więcej widzieć, więcej wiedzieć i ty naprawdę tutaj kojarzysz, jaka silna, jaki silny ty jesteś i że naprawdę jesteście manifestory. No pięknie. I z tej energii można wszystko manifestować i sobie zrobić z czasem, tak? To jest to, co ja widzę. Kochani, nieźle, nieźle, tak? Teraz Wam jeszcze trochę opowiadam o astrologii właśnie. Ryby się będą bardzo dobrze czuć. My tutaj właśnie mamy w tym roku, bo mamy 12 dom tutaj bardzo aktywny, że możemy bardzo, gdzie my się sabotujemy sami, to możemy psychologicznie tak sobie wypracować. I jak jesteś uzależniona od czegoś, jak jakichś papierosów albo coś tam, każdy ma tam swoje może, ja? To może się kończyć, bo ty naprawdę tutaj analizujesz siebie, analizujesz swoje życie i możesz naprawdę też uzdrowiejeć. Ale to tylko będzie, jak my będziemy się trochę izolować. To znaczy, będą fazy jako ryba, że jest to trochę, może być trochę izolowania, ale to tak na dobre, ja? Ale też właśnie jest to taki bardzo, no ten optymizm z tym słońcem bardzo pasuje też. Dla ryb to jest naprawdę tak, że my też będziemy tutaj mieć więcej mocy, no bo Pluto tutaj nam bardzo dobrze energetycznie stoi, więcej mocy właśnie finansowo, w karierze, ale też właśnie możemy, jak chcesz dziecko, to też możesz dostać dziecko. Jak nie chcecie dziecko, no to może trochę uważać, ale humor będzie generalnie dobry. I też będziemy mieć dużo kreatywności, fantazji. I tak jak ty teraz się czujesz w tym grudniu 2020, tak sobie też może być ten rok. Tak? I teraz możecie oglądać, jak wy się czujecie, ryby. Dobrze, dla raków tak będzie, że astrologicznie teraz mówię, tak? To, co właśnie naprawdę astrologicznie z planetami i tak dalej my wiemy, to dla raków to tak będzie, że wy będziecie też mieć szansę dużo, dużo ludzi tutaj sobie poznać. Też właśnie szanse na miłość też fajne są. Tak generalnie, tak. My teraz właśnie w kartami widziałyśmy, że dla tą grupę, który tutaj oglądał filmik mój, że trzeba tutaj też się starać o siebie, analizę swoją zrobić, o siebie, najlepszą wersję być. No i naprawdę analizować, jakiego kaliber mężczyzny ja chcę i jaki kaliber ja sama muszę być, tak? Albo jak jesteś mężczyzna właśnie z kobietą. Oczywiście. Naprawdę i te różowe okularki też tak nie mieć, ale też nie dać się myśleć, że jestem za stara, żeby być najlepszą wersją albo coś takiego. Ale każdy musi tak myśleć, jak chce myśleć, nie? No właśnie, ale to mogą być takie rzeczy, gdzie można właśnie też analizować też jako rak.
Właśnie. Szanse na miłość są dobre generalnie, jak my to chcemy. Trzeba też chcieć, ja? Na karierę też są dobre. Pluto tutaj tak robi, że inni ludzie mogą też integrować, tak? I to trzeba tutaj właśnie widzieć, kto jest naprawdę mój kolega i kto nie, i kto chce tylko moje pieniądze, albo kto chce tylko się wyspać ze mną. No takie rzeczy, tak? To rak musi tutaj oglądać, ale dla raków będzie naprawdę dobrze i też dobre kolegi i koleżanki tutaj też widzę, tak? Ludzie ufne i dobre kontakty właśnie dla ludzi też właśnie finansowo, no właśnie z karierą, ale też tak dobre kontakty. To ogólnie. Okej. Okay. Skorpion, to wy właśnie skorpiony umią naprawdę dobrze analizować właśnie ludzie w otoczeniu, jakieś we firmie, z karierą, że wy widzicie właśnie co się dzieje. Jesteście dobry dyplomaty, możecie dobrze te grupy trochę manipulować, ale w pozytywie, że wszystko dobrze leci, tak? To takie sprytne wy jesteście, to bardzo, bardzo dobrze gratuluję. Ale tak w pozytywie, tak? Wiecie o co chodzi? Czasami można też manipulować, ale przez to coś dobrego będzie i w taki sposób to was bardzo widzę. To są moje obrazki tutaj. To też będzie właśnie, to ja ich też sprzedam, ale to też jeszcze nie będzie, ale jak subskrybujesz do mojego kanału, no to jeszcze więcej się dowiesz o tych wszystkich rzeczach. Subskrybować jest zawsze za darmo, tak? No właśnie, może być jak takie stare rzeczy, kochane skorpiony, które już nie funkcjonują. Stare małżeństwo, stara praca, stara, coś tam, gdzieś tam mieszkasz, mieszkanie albo coś takiego. To może być, że to się zmieni, ale się zmieni naprawdę na dobre. Wy też macie dobre szanse, tak właśnie romantycznie, ale tutaj też będą nowe początki i rzeczy, które się na nowo będą zrobić też, tak? No właśnie. To właśnie był wasz horoskop, kochani. Dziękuję wam bardzo. I teraz jeszcze wam robię coś o numerologii. Numerologiczny rok 2021. My teraz jesteśmy w numer 5. To jest numerologiczny rok 5. Jak właśnie liczysz ta liczba roku, to jest taka generalna liczba, to mamy 2 plus 0 plus 2 plus 1, tak? No i to będzie piątka. I to będzie właśnie piątka nam właśnie symbolizuje, że to może być taki rok, gdzie te lockdowny o korony naprawdę mniej będą. Może ta szczepionka będzie coraz aktywna. Ja zrobiłam też koronaorakel o szczepionce, coś negatywnego tam widziałam. Ja właśnie pracuję z kartami bardzo neutralne. To nie chodzi o to, co ja myślę osobiście, tylko czego ja widzę. I tak samo też pracuję z tobą, jak ty masz pytanie właśnie generalne. Jak już powiedziałam, możecie też mieć oczywiście osobisty orakel. Możecie mi napisać e-mail. Mój adres jest na dole michelledurell@gmail.com. Ja mam taką e-mail nad informacjami tylko, to znaczy ty możesz sobie to przeczytać i jak Ci się podoba moja oferta, no to możemy dalej iść i właśnie orakel zrobić albo kompletną analizę właśnie też na bazie dat. No właśnie i też wtedy to tylko właśnie w te karty oglądam, w te liczby i nie chodzi o to, co ja osobiście myślę jeszcze raz, to jest tylko właśnie temat, co mi się pokaże jako medium, jako tarocista, tak? No właśnie, i ten korona orakel nam popowiadał, że jakoś dużo pokoju będzie, że jakoś też możemy podróżować znowu, że piątka naprawdę jest taka bardzo ruchliwa liczba i też ma bardzo, bardzo szeroki horyzont i naprawdę też inteligencja tutaj, intelekt, ale też naprawdę podróży, no naprawdę taka bardzo ruchliwa liczba. 2020 ten rok, który teraz się kończy, była czwórka. Czwórka, no to jest naprawdę
Więzienie może być czwórka, może być bardzo taka dyscyplina trzeba mieć, nie ma tyle możliwości, żeby czegoś robić, wszystko zamykane. To są wszystkie takie czwórki. Jest mała różnica w numerologii, jak oglądamy czwórki w tej Chiro numerologii, to jest czwórka naprawdę to, co my widziałyśmy w tym lockdownie. Większość z tych energiów, większość, nie? A czwórka u Pythagoras jest trochę optymistyczna. Ale ja muszę powiedzieć, Chiro to często. Ale nie można tak powiedzieć. Pythagoras też czasami w tematach jest więcej nam popowiada niż Chiro. Ale to dlaczego? Dlatego to ja też właśnie pracuję z tymi oboje, z tym Pythagorasem i też z tym Chiro, tak? Ale to zależy też bardzo na Twój indywidualny temat. Wy też możecie mi napisać i Wasz temat albo problem i ja też mogę doradzić, jak można pracować. No dobra, kochani, to ja się cieszę na nowy rok i pa, pa, Wasza Michelle. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor chord, and the major lute. The baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her standing on the roof, her beauty and the music overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, she broke your throne, and she cut your hair, and from your marble arch, but love is not a victory march, it's a code.